Rozmawiamy dzisiaj z panem Jackiem Samojłowiczem, producentem słynnego filmu Dywizjon 303. Panie Jacku, ostatnio wiele się mówi o tym, że macie problemy, że być może nie dokończycie tego filmu. Proszę rozwiać się no, tutaj wątpliwości. Bzdury, jeszcze raz bzdury. Jesteśmy w świetnej formie. Mamy 40% filmu zrobione. Zostało nam 18 dni zdjęciowych. Budujemy w tej chwili dekoracje jesteśmy wszyscy pod parą. Oczywiście pojawiła się taka informacja że dystrybutor e, prawdopodobnie będzie inny lub z tym samym się domówimy. Oczywiście chodzi to o dystrybutora e, krajowego, natomiast za granicą e, mamy już odpowiednie, e, e, odpowiednich dystrybutorów, którzy zajmują się dystrybucją światową, więc troszkę zaniedbaliśmy, za że tak powiem e, sprawy dystrybucji krajowej. W sumie... Czyli w sumie business as usual. Biznes as usual, jestem naprawdę tak jak tutaj widać szczęśliwy, zadowolony. Mieliśmy ostatnio pokaz fragmentów filmu w Instytucie Filmowym i za granicą. Odbyło się to, przynajmniej w mojej ocenie, zostało bardzo dobrze przyjęte, a zagranica proponuje nam bardzo atrakcyjne umowy na sprzedaż światową. Czyli rozumiem, że dokończycie film w przewidywanym terminie, to znaczy, czy należy się spodziewać premiery w jesienią 2017 roku. Znaczy my film dużo wcześniej skończymy, tylko po prostu może to zabrzmi dziwnie, ale w tego rodzaju filmie, pomimo, że na bieżąco już robimy efekty specjalne, ale część walk powietrznych musi być wykonana w komputerze. Mamy modele już wszystkich samolotów, mamy aktorów, mamy kabiny. Natomiast to niestety zrobienie tych walk powietrznych w komputerze trwa dłużej niż kręcenie całego filmu. Ale rozumiem, że dońcówka 2017 roku to jest ten przewidywany, przewidywany koniec produkcji i skierowanie do dystrybucji. To tak jak powiedziałem, że film skończymy bardzo szybko. Mamy tylko jakieś 18 dni zdjęciowych. W każdej chwili możemy dokończyć. Efekty specjalne już w tej chwili rozpoczęliśmy, więc ja sądzę, że film będzie już gotowy w lecie, no ale na pewno w lecie go nie pokażemy. Planowana wszystko zależy od dystrybutora, ale po rozmowach z dystrybutorami wiemy, że to będzie październik albo listopad przyszłego roku. Rozumiem, że w tej chwili wszystko w rękach ukraińskiej firmy, która buduje efekty specjalne w scenarii I, czyli w internecie, w wirtualnej rzeczywistości, i od ich sprawności bardzo wiele zależy. Również i atrakcyjność scen powietrznych. No, oprócz tego, mamy tak blisko. Zrobiony film rzeczywistości, że postanowiliśmy również skorzystać ze zdjęć dokumentalnych. W tej chwili w Londynie siedzi nasz przedstawiciel i szuka odpowiednich zdjęć. Dokumentalnych, które z tym użyć w filmie. Czy czarno-białe? No, niekoniecznie, może je pokolorujemy. To już Aha. jest wizja reżysera. Jest teraz taka koncepcja, że może trochę zdegradujemy ten nasz fantastyczny obraz, a, a te zdjęcia dokumentalne będą, będą pokolorowane. W tej, w tej chwili tak w ten sposób się, ponieważ no, jakby zrobiliśmy taki eksperyment. Było takie promo i okazuje się, że właściwie to tak jak te... Prawdziwe zdjęcie, to tak, jakbyśmy wyjęli z naszego filmu przy połączenia jednego. Wejście drugim w czasu. Tak, więc aż byłem zaskoczony, no, ale to była wielomiesięczna, można powiedzieć, wieloletnia praca ludzi, właśnie takich jak ty, którzy pomagali nam zbliżyć się do rzeczywistości, jak, jak to wyglądało kiedyś. No, dlatego też sprowadzaliśmy tu prawdziwe samoloty, budowaliśmy. Teraz to wygląda imponująco. Czyli życzyć należy powodzenia i tego, żebyśmy bardziej optymistycznie podchodzili do każdej tego typu filmowej produkcji. Ja uważam, że to jakby już, już mam, mam na propozycję, żeby na, akcja naszego filmu kończy się wraz z, z końcem bitwy w Anglii, tak zwanej, czyli w 1940 roku. A jak wiemy, Dewizjon 303 jeszcze ładnych kilka lat istniała. Nasi bogadowie jeszcze dłużej. Dzięki Bogu. Nie zginęli ani Jan Cumbach, ani Witold Turbanowicz podczas II wojny światowej, więc mamy apetyt i już no, prowadzimy rozmowy. Część Tak, część drugą, tak. tak. No, Można inaczej bym się to nazwali, pewnie niż część druga, ale dalsze losy na przykład, tak. prawda? Ja życzę powodzenia, oczywiście, w tego typu lotniczej produkcji, którą śledzimy z dużym zainteresowaniem, a ze swojej strony wszystkim mogę życzyć, aby tego, żeby więcej wiary pokładali w to, co się w Polsce robi również filmowo? Znaczy, w ogóle to jest film, można powiedzieć, ludzi dobrej woli, bo to od początku wiele osób to wspiera i ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pomocą, którą uzyskałem no, od ludzi, którzy interesują się całe życie lotnictwem, Staramy się jak najlepiej odtworzyć, jak potrafimy historię. Oczywiście mamy takie problemy, że na wiem, Zumbach odleciał RWD-5, a, a my tylko mieliśmy tutaj RWD-15. No ale w końcu RWD, tak, to nie, to nie odleciał tutaj fantomem czy jakimś innym samolotem. Więc wydaje mi się, że takie drobne rzeczy widzowie nam wybaczą. Natomiast staramy się bardzo dbać. Specjalnie sprowadziliśmy z zagranicy, uszyliśmy, zrobiliśmy wszelkiego rodzaju, jeśli chodzi o sprawy mundurów, o detale. No to jak mówię, prawdziwe samoloty kręciliśmy, więc to jest w ogóle przedsięwzięcie niezwykłe. Także czekamy z niecierpliwością i pójdziemy do kina. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kina wkrótce. Dziękuję. Dziękuję.